Uwaga! Ten film ma charakter tylko informacyjny. My traktujemy to zabawę. Nie promujemy ani alkoholu, ani używek. Nie naśladujcie nas. Siemanko, siemanko, z tej strony Łysy i mój ulubiony widz. Jaku? Dzisiaj wam pokażemy jakiegoś bimbrownię, czy jakoś tak chodziło mu, nie wiem. Bimbrownia, gorzelnia, jedno i to samo. No to takie, podaliśmy wam ważną informację, żebyście nam nie mówili, co my tutaj wyczyniamy. Ale proszę was bardzo. Od czego zaczynamy? Dawaj tu. Tak, no to jest ciągniczek używany przez tego Ryszarda do przeburzenia wiadomych jakich trunków. On sobie tutaj podjeżdża. Tutaj akurat nie wziąłem skrzynek, ale mam do tego skrzynkę taką jedną, że stawiasz skrzynkę i masz po prostu całą skrzynkę na wiadomo jakiego napoju. Daj sobie, otwierasz i z jednej i z drugiej strony. Także możesz sobie dużo, możesz sobie wstawić i jedziesz potem do magazynu albo do klienta. Tak. Też. Nie jest to żadna kipowana wywrotka ani nic. I nie patrzcie też na reklamę, którą mamy na kartonie, bo dzisiaj nagrywamy w polowych warunkach po prostu. Także to nie jest, że nam zapłacili za tą reklamę. Ale o, tutaj ten dzidzichu ma, patrzcie na same drzwi, jakie ma tutaj zabezpieczone. Przecież to są miliony złotych. Także, że otwiera swoje wrota, wchodzi. No i na dzień dobry ma tutaj komputerek, przy którym sobie może siedzieć, ale oczywiście mi brat zabrał siedzenie. Do tego kubeczek. Akurat tutaj w tym kubku nie ma napojów wyskokowych. No, ale to jest Helena. No, dobra, Helena. No. Tutaj pierwsze co? Pierwszy etap, czyli kać, pod której w której można, jest po prostu cała ta fermentacja i podgrzewanie. Oczywiście tutaj tym ciągniczkiem też przywozi beczki z zacierem, dzięki czemu właśnie można fermentować. Światło się odbija od Lego, widzę. No. Tutaj dalej masz chłodnicę. To się tak nazywa. Całe wszystko tam wężownica. I tutaj jest taki dodatkowy skraper, że po prostu masz dwa elementy do skrapania, nie? I teraz tutaj jeszcze masz zbiornik, nie? Oraz tutaj jest kubek. Wszyscy wiedzą do czego. Podchodzi sobie, nalewa i testuje, czy dobry to dobry bimberek. Ale ja ostatnio widziałem bimber 90%. Powiem wam tak. Dobrze czyści katar. Wypala wszystko idealnie. No i oczywiście tutaj się wszystko fermentuje, a on sobie nalewa z zbiorniczka. Oczywiście smaki, jakie kto lubi. Tak więc to by było na tyle. No to się trzymajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i na razie. Cześć!